Отца и Сына и Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христуса и дар едности в Духу Святым, нех бендо с вами всеми. И с Духом Твоим. Не опущай мне, Пане, Боже мой, не отдаляйся оде мне. Спеши мне на помощь, Пане, избавление мое. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest 31. niedziela zwykła i ta msza święta będzie ofiarowana za zmarłą Bronisławę. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Pan zastępów mówi: Ja jestem potężnym królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do przeniewierzenia się prawu. Zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów,
обшитого с моей воли, естещи лекцеважений, и маче мавое значение в шрут савего люду, поневаж нечи мачеще моих друг, и строни ничо уделаче поучень. Чиж не мамы вшисцы еднего ойца, чиж не створил нас еден Бог, для чего шукуемы еден другего, зневажаянс примеже наших предков. Ото Слово Боже. Счеш души моей в твоем покою, Пане. Счеш души моей в твоем покою, Пане. Пане, моє серце ще не пишні, і не бачу в нього моє очі. Не дбамо речі велике, ані о то, що прераста моє сили. Счеш души моєй в твоєму покою, Пані. Ласиємо сно свята апостоля Павла, пірма свестули з Тесалонікішієм. Брали, starp jums mēs bijām pilni pazemības, kā māte, kas rūpējas par saviem bērniem. Tā mīlēdami jūs mēs karsti vēlējāmies jums dot ne tikai Dieva evaņģēliju, bet arī mūsu dvēseles, jo jūs bijāt mums kļuvuši ļoti dārgi. Jūs taču atceraties, brāļi, mūsu darbu un pūles. Mēs strādājām dienu un nakti, lai nevienu no jums neapgrūtinātu, un tā jums sludinājām Dieva evaņģēliju. Tāpēc mēs bez mitēšanās pateicamies Dievam par to, ka pieņemot no mums Dieva vārdu, jūs to pieņēmāt, uzņēmāt ne kā cilvēka vārdu, bet kā tas patiesībā ir, kā Dieva vārdu, kas arī darbojas jūsos, kas ticat. Tie ir svēto rakstu vārdi. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Jeden jest Ojciec wasz w niebie, i jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam poleca, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
wiązał ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładł je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędźle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich przez pozdrowiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tanī laikā Jēzus runāja ļaudīm un saviem mācekļiem sacīdams. Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu zinātāji un farizeji. Tāpēc visu, ko viņi jums saka, dariet un ņemiet vērā. Bet pēc viņu darbiem nedariet, jo viņi gan saka, bet paši nedara. Viņi sasien smagas un nepanesamas nastas un uzkrautājas cilvēkiem plecos, bet paši negrib pat ar pirkstu tās kustināt. Un visus savus darbus viņi dara tāpēc, lai ļaudis tos redzētu. Viņi taisa platākas lūkšanas siksnas un pagrina pušķus pie drēbēm. Mīl pirmo vietu mielastos un pirmos sēdekļus sinagogās. Viņiem patīk būt sveicinātiem tirgus laukumos un no ļaudīm saukties par rabbi. Bet jūs neļaujiet sevi saukt par rabbi, jo tikai viens ir jūsu mācītājs, bet jūs visi esat brāļi. Un nevienu nesauciet virs zemes par tēvu, jo tikai viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Un nepiekrītiet sevi saukt par mācītājiem, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus. Kas ir lielākais starp jums, tas lai ir jūsu kalps. Bet kas sevi paaugstinās, tas tiks pazemināts. Un kas sevi pazemināts, tas tiks paaugstināts. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Drodzy bracia i siostry we Chrystusie, pewien biedny człowiek zarabiał na życie grą na skrzypcach. Odwiedział miasteczka, a kiedy zaczynał grać, a ludzie zbierali się dookoła. Po skończonym graniu przechodził między słuchającymi, posuwającym podziurawiony beret. Miał nadzieję, że któregoś dnia ten beret się napewni. Pewnego dnia zaczął grać jak zwykle. Wokół zebrali się ludzie. W tym samym czasie przychodził tamtędy znany kompozytor i wirtuos. Zatrzymał się i zbliżył się do zebranych ludzi. Za chwilę w jego rękach znalazł się instrument należący do biednego człowieka. Znany wirtuos nastroił skrzypce, przygotował się i zagrał. Efekt? Sam właściciel, spieszony i zadziwiony piękną grą, przechodził z jednej strony na drugą, mówiąc: to przecież moje skrzypce. Moje skrzypce. Nigdy nie myślał, że w tym strunach, gdzie mały takie możliwości. Nie trudno zauważyć, że każdy z nas, zagłębiając się nieco we siebie samego, może zdać sobie sprawę, jak bardzo nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Jaskrawym przykładem tego typu zachowań są faryzeusze, o których mówi dzisiejsza Ewangelia.
Faryzeusze funkcjonowali jak stare, podniesione skrzypce, w dodatku niestrojone. Dlatego Jezus wytyka im obwódę, nieszczerość czy wręcz hipokryzję. Pobożność miała miejsce tylko w ich życiu zewnętrznym. Dawali dziesięcinę, modlili się, regularnie pościli. Zachowywali zewnętrzne przykazania i byli nawet zaangażowani w pracę misyjnej. Zarzut Jezusa dotyczy zatem rozdźwięku pomiędzy nauczaniem faryzeuszów a ich życiem. Prawdy nie da się przekazać samym słowem. Trzeba to czynić przed świadectwo życia, dokonywanie konkretnych czynów. A faryzeusze swoją fasadową pobożność wykorzystywali, aby się ludziom przypodobać i uzyskać z tego wymierne korzyści. Przestroga skierowana do uczniów była jednocześnie wyzwanie do życia w prawdzie. Ksiądz profesor Stanisław Urbański stwierdza, najczęściej chrześcijanie uważają, że jak odmówią pacerz, pójdą do kościoła, to już są święci, gdyż mają spokój sumienia z wykonania obowiązku pobożnościowego. A tymczasem mogą być pyszni, podli, pełni nienawiści, chciwi, kierowicie, wredni i tak dalej. Te wszystkie wady, słabości nie rozwijają relacji miłosnej do Boga i bliźniego. Mówiąc prosto, prawdziwa świętość polega na procesie miłości do Boga i bliźniego, a więc na odrzuceniu wszystkiego, co przeszkadza temu rozwojowi. I nic więcej. Przed tak rozumianą miłością człowiek nie może więc uciec. Albo będzie święty, albo pozostanie kłamcą. Potrzebujemy aplauzu, poważania, pochwały. Tym żyjemy i jeśli inni nas nie doceniają, nie zagradzają, czujemy się przegrani, ogarnia nasz pesymizm. Pytanie, czy do takiego życia wzywa Jezus swoich uczniów? Tylko Chrystus, sługa, ma lekarstwo uzdrawiające nas hipokryzji, które demaskuje w nas wewnętrznego faryzeusza. Otwiera nasze serce na prawdę o Bogu, świecie i nas samych. Tylko On może naprawić nasze życie, nadać Mu piękno i harmonię pięknie brzmiącego akordu. Jest mistrzem w prawdzie i z mocą poucza nas o drodze prowadzącej do prawdziwej radości i wiecznego szczęścia. Posyła nam swojego ducha, który jest stróżem przekazywanej prawdy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
а Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Jowi Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chławę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Prawdziwa pobożność chrześcijańska polega na życiu w ducha Ewangelii, a nie na zewnętrznych formach. Prośmy Pana o wszystkie łaski potrzebne nam i bliźnim naszym do dobrego życia. Módlmy się za wszystkich katolików, aby ich zewnętrzne praktyki religijne wnikały zawsze z miłości Boga i z miłości bliźniego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów i zakonników, aby to, czego innych uczą, pierwsi starali się wypełniać w duchu miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przywódców narodowych, aby piękne hasła o pokoju i współżyciu nie były pustymi słowami, ale wyrażały prawdziwe dążenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież akademicką, aby poczuła się odpowiedzialna za przyszłość ojczyzny i ładu moralnego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiele wymagali od siebie, a cierpliwie i wyrozumiale znosili innych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłą Bronisławę, by dzięki ofierze ciała i krwi Chrystusa Pana dostąpiła najrychlejszego oglądania oblicza Bożego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, który przez Syna swojego Jezusa Chrystusa nie tylko uczyniłeś dobrego życia, ale dałeś przykład i wzór, pomagaj nam żyć duchem miłości, służby i zaparcia się siebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przed obliczem Pana uniście się, przed obliczem Pana uniście się. Pan módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako ofiara czysta i jedna nam dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godny to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesławisz swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz, uświęcisz wszystko, oraz nieostannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, zjął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wyliana na odpuszczenie grzechów.
то чинче на мою пам'янке. Ото велика таємниця віри. Глощим і смерть твою, Пане Єзу, визнаєм і Твоє смертне встання, і очікуєм Твого прийшття в хвалі. Споминаючи, Боже, збавчо меня Твоєго Сина, як рівніш цудовні Його змертвихвстання в небостомпіні, орешекаємось на повторні Його пшіще, складаємось ішрок дженчірних модвів та живого швєнто офіари. Віжі і прошіми на дар Твоєго Кощова і пшімі офіари, пшіз дуро нас поєднавер з особом. Справ, аби ж ми пошілені чавими крион Твоєго Сина і напевнені Духом Швєнтим, стали ще єдним чавим і єдного душого во Христуще. Нех Он нас учині вічним даром для Чебі, абишмо отримали єдинство з Твоїми вибраними, предусім з найсвячою дівицею Богородицею Марією, зі святим Йозефом, її улюбленцем, зі святими апостолами, мінченниками і всіми святими, які не останнє орендують за нами у Тебі. Просимо Тебе, Боже, аби та офіара нашого поєднання з Тобою спровадила на цілий світ покою і збавіння. Утвердь в вірі і вощі Твій кощіл пілгримуючи на землі, а він з Твоєго слуги, нашого папіжа Францишка, нашого біскупа Яна, всіх біскупів свята духовенство і цілий люд откуп'яни. І слухай ласкаві молитви згромадзоних тута і вірних, тужі з Твоєї васки стоїв пред Тобою. Ви мілосердю своїм добрий Ойче, з'єдно зі собою всіх свої дечі, розпрощені по цілім свічі. Пшімій до своєго королевства наших змарвих, братів і сестри, сестру Браніславе, oraz wszystkich, którzy w Twojej wasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wieczna radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Твоє, бądź воля Твоя, яко в небі, так і на землі. Хлеба нашого повсякденного дай нам дzisiaj і odpuść нам наші віни, яко і ми відпущаємо нашим винуватцям, і не вводь нас на покушення, але нас збав оде Вибав нас, Пані, от зла всілького, і обдаш наші часи покоєм. Спомож нас у своїм милосердю, аби ж ми завжди вольні від гріху і безпечні від всілького заменту. Певні надії очікували пшіща нашого Збавителя Ісуса Христуса. Бо Твоє єст Królestwo i potęga i chwała.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzi grzechy świata. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzi grzechy świata. Baranku Boży, który kładzi grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie wyzdrowiona dusza moja. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Czas by oddać Bogu chwałę. W tej świątyni Króla my jesteśmy sami, więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce to. Chwała, cześć, chwała, my.
Modlmy się. Panie nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie przez Chrystusa Pana naszego. Брам, знуй сироги ненка, верных чи, венц чиве помоц зешли нам. Райский даже нас, амен. Кирие лейсон, Христе лейсон, Кирие лейсон. Христе лишь нас, Христе. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Zdrowy odkupicielu świata Boże, miluj się nad nami, miluj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynia Boga, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Bożej, Bramo niebios, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
сердце Иисуса, справедливости, милости, скарбницо, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, доброчи и милости, певне, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, цнут всяких бездар на глембино, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса вшельки хвалы, найгоднейше, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, крулю изъедночение сердц всіх, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, в котором сон всіх скарби, мудрости и умєнтності, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, в котором мешка цава певня буства, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, в котором собі Ойчец борцо уподобал, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, с которого певні всі ж ми очі малі, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, одвечне упрогнення свята, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, черпливейш великого милосердя, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, хойне для всіх, хто жиче взиває, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, жрудво життя и святости, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, преблагоне за грехи наши, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, жель взивощо напевнене, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, для неправости наших старте, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, аж до смерти послушне, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, влученням пшебите, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, жрудво всількій почехи, змивуйся над нами, змивуйся над нами. Сердце Иисуса, житче із мертвих стане наше, змилуйся над нами, змилуйся над нами.
serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krwawo ofiaru grzeszników, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienia ufających Tobie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wyjrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy zebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu, najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wyjrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należy chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściśle zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, zgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda odziedziela. Przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastało jedna owczarna, jeden pasterz. Użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od naglej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od naglej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ojców naszej ziemi chronić i błogosławić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ojców naszych ziemi chronić i błogosławić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Мы грешни, Тебе Бога просимы, выслухай нас, Пане. Мы грешни, Тебе Бога просимы, выслухай нас, Пане. О, Иисус, 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 змивуйся над нами.
Панно і Матко Божа, причинче за нами. О, Маріо, Маріо, Панно і Матко